podsumujemy więcej hełmów, to jest przewodnictwo i urządzenia, zarówno te medyczne, czyli rezonansy medyczne. No i teraz ten główny bohater, czyli hel. No, wiadomo, że hel, tak po wodorze, to we wszechświecie jest barwa. Alutowo, helowo. I teraz w separatorze zabieramy sobie hel, a to był całkiem dobrym produktem do momentu, kiedy nie zaczęliśmy. Poprosimy panią dyrektor Katarzynę Hołas, zastępcę dyrektora KGW w Otolanowie, zastępcę pana Tomasza Jaskowskiego, który też 5 razy na naszych warsztatach naukowych występował. Pokażmy też chyba w zastępstwie. Czasami tak, bo wiemy, jak to dyrektorzy, obowiązki różne są, ale cieszymy się, że tutaj jesteś. Tytuł instalacja helowa KGW w Otolanowie. Tutaj dowiemy się o szczegółach technicznych, o tej dużej instalacji i jedynym miejscu w Europie, gdzie na skalę przemysłową utrzymuje się ciepły hel. Bardzo prosimy. Dziękujemy. A to jest można? No nie, nie. Jak przerzucę slajdy, tak? Okej. Ja pewnie nie będę oryginalna, jak powiem, że bardzo się cieszę i to jest duży zaszczyt, że stoję przed Państwem w takim zacnym gronie, to zwłaszcza na tym podwyższeniu. Jestem pewnie w tym gronie, które występuje jednym przedstawicielem przemysłu. Zatem ta prezentacja będzie bardzo inżynierska, bardzo biznesowa. Jak wiadomo, główną postacią bohatera tej sesji jest osoba profesora Stankowskiego. Natomiast ja chciałabym opowiedzieć trochę o może tej w tym przedmiocie drugim, będącym bohaterem tego lata z helem, czyli helowi chciałabym poświęcić to. No i zacznijmy. Czyli jak tak naprawdę dochodzi do tego, że ten hel jest czysty, sześciodziewiątkowy, skroplony, gazowy, w zależności od tego, jaki jest potrzebny. Od 76 roku W tym miejscu funkcjonuje instalacja odazotowania gazu ziemnego. To przetwarzanie jest kriogeniczne i pozwala nam przy okazji odazotowania gazu odzyskać hel. Tak naprawdę zatem, mimo że naszym core biznesem jest wyprodukowanie gazu wysokometanowego, mianowicie patrzymy na te zielone miejsca, czyli z tych zielonych miejsc zawierających gaz zaazotowany w rurach, a wyprodukować wysoki metan, który jest na czerwono zaznaczony, to przy okazji możemy ten hel odzyskać i zagospodarować. Ale żeby to zrobić, musimy go oczyścić, bo to, co otrzymujemy w wyniku odazotowania, to jeszcze jest daleko do helu. Skroplić, bo niektórzy klienci chcą mieć skroplony, zwłaszcza nauka, do tych celów kriogenicznych, niskotemperaturowych. Przy okazji również sprężamy gaz wysokometanowy, bo to, co przyjmuje od nas gaz system, musi mieć odpowiednie ciśnienie. Zatem to jest ta część. A przy okazji również od dłuższego czasu, od początku tego wieku, produkujemy i dostarczamy LNG. Najogólniej rzecz biorąc, to tutaj widać przepływ procesu, tak, który się u nas odbywa, czyli zabieramy z naszej, powiedzmy, siostry w ramach PGNiG, czyli oddziału w Zielonej Górze. Bardzo niedaleko kopalnie są przecież Dziarchały i Garki. Gaz wsadowy. Oprócz tych kopalń, to zaopatrzono nas jeszcze kopalnie w odległości 100 czy 150 km od nas. I to, co otrzymujemy, to jest gaz zaazotowany, czyli o niskiej zawartości węglowodorów. I ten gaz azotowany pod wysokim ciśnieniem do nas dociera. Tu na odostowni robimy z niego gaz wysokometanowy, podnosimy ciśnienie i przesyłamy do gaz systemu, żeby dotarł tam, gdzie powinien. Ale przy tej okazji, tak jak mówiłam, dzięki temu, że tu mamy proces kriogeniczny, możemy wyprodukować ciepły azot, który też znajduje swoich chętnych, skroplony gaz ziemny, no i przede wszystkim możemy wyprodukować koncentrat helowy. Ale żeby go
uczynić handlowym produktem, to potrzebna jest ta instalacja halowa. Ta instalacja halowa zaopatrywana w koncentrat z naszej rodaży wody, ale nie tylko, bo od 10 lat zawieramy również koncentrat halowy, który jest produkowany w drugiej odazytowni PGNiG w Grudzisku Wielkopolskim. W tej instalacji halowej mamy już gotowy produkt. Okej. Jeśli chodzi o naszą instalację, to to jest fragment. To jest odazytownia, tak? Dwa identyczne ciągi. Tak jak widać, podwójne aparaty procesowe. Każdy z tych ciągów może przerobić do 130 tysięcy normalnych metrów sześciennych gazu odazytowanego na godzinę. No i tak sumując, instalacja odazytowania tak naprawdę składa się z dwóch części. W jednej części musimy oczyścić gaz, a mianowicie usunąć z niego wszystko to, co powodowałoby, że przy obniżeniu temperatur zablokowałyby nam się zawiły, mienniki ciepła, armatura. Potem ten gaz, ale już w fazie gazowej, sprężamy, no i puszczamy do gaz systemu. Instalacja halowa z kolei to jest oczyszczenie takich zanieczyszczeń, jak przede wszystkim wody, później resztki tlenu, azotu, no, z czym neon, no to już tak robimy 250 stopni, czyli to się dzieje w zgadzalce halowej. Jakbyśmy popatrzyli na instalację odazotowania i sprężania, to tak zupełnie blokowo, szybko przejedziemy. To jest ta część, o której mówiłam. Tutaj mamy trzy sekcje. Pierwsza sekcja, usuwamy cebla przy pomocy absorpcji aminowej. Potem usuwamy wodę. Woda naturalnie się pojawia, kiedy wyjemy aminowo ten gaz. A potem na koniec usuwamy węglowodor ciężki. Taki gaz dopiero może wejść na część zimną. To jest właśnie ta część zimna. I tutaj w wyniku wymiany ciepła pomiędzy różnymi strumieniami, ale również separacji, tak jak tutaj, doprowadzamy do tego, że z tej części zimnej mamy takie mianowicie strumienie. Pierwszy główny strumień to oczywiście to jest strumień gazu, tak? Ten, który tutaj odbieramy, na razie w postaci ciepłej. Później go regazyfikujemy, składając w sad. Dajemy na tłocznik i do sieci przesyłowej. Główny nasz produkt. Potem mamy tę mieszaninę azotowo-helową. I teraz w separatorze zabieramy sobie azot. Azot był całkiem dobrym produktem do momentu, kiedy zaczęliśmy sprzedawać LNG w 2001 roku. No i hel, który musi trafić na następną instalację, czyli na instalację helową. I tak jak mówiłam, ten koncentrat, zarówno w naszej odazotowni, jak i tej z Grudziska, to jest raptem dopiero 80% helu. Żeby go sprzedać, musimy oczyścić hel, czyli usuwanie wodoru, tak jak mówiłam, resztek tlenu, azotu, neonu, skraplanie. I co mamy później? Mamy ciekły hel. Tak naprawdę głównie ten ciekły hel, głównie hel się w ogóle magazynuje, przewozi na dużych dystansach w postaci ciekłej, tak? No więc to jest niezbędne. Ale oczywiście część helu, przynajmniej w naszym wypadku, również w postaci gazowej sprzedajemy odbiorcom. Jak było wspomniane, w 1977 roku pierwszy hel popłynął z tej naszej instalacji, ale żeby to się stało, to najpierw musieliśmy uruchomić jakiś odazotownię, bo jak widać, w ciągu procesowym najpierw jest odazotownia. W 1976 roku ruszyła odazotownia. I pierwszy wysoki metal. I jakby tak popatrzeć od samego początku, tak, czyli tyle, ponad 55 miliardów normalnych metrów sześciennych gazu azotowanego w Wodolanowie odazotowaliśmy, przetworzyliśmy, wyprodukowaliśmy z tego 34 miliardy wysokiego metanu. I przy tej okazji od 1977 roku ponad 95 milionów normalnych metrów sześciennych helu, a od 2001 roku 215 tysięcy ton LNG, cały czas to robimy. Tak? A to jest taki slajd, który trochę pokazuje, gdzie my jesteśmy jako odazotownia w Dolanowie. Wskazują, gdzie są kopalnie, źródła, jak dostarczany jest gaz, ten gaz zaazotowany, który ostatecznie jest tym surowcem do produkcji helu. Widzimy też taką infrastrukturę magazynową, jak na przykład duży magazyn w Wierzchowicy po sąsiedzku.
również ten magazyn w Bonikowie, który gaz zazutowany magazyn. Jak Państwo pewnie się orientujecie, mamy dwa systemy gazu, ten bardzo podstawowy, wysokiego metanu, ale w naszej części kraju to jest również system gazu zazutowanego. No i te magazyny są takim wsparciem do tego, żeby utrzymać równomierność dostaw. Ale chcę powiedzieć, jaka jest w ogóle rola takiej odazdowni jak nasza, no i odazdowni w Grudzisku. Grudziska odazdownia jest mniej więcej 1/3 naszego rozmiaru, tak? Czyli taka mniejsza siostra nasza. Ale to jest bardzo ważne, w ogóle to, co my funkcjonujemy jako odazdownia. Otóż jesteśmy bardzo ważnym regulatorem tego systemu, bo pozwalamy na to, że gaz ze złoża jest cały czas bardzo równomiernie eksploatowany i w sposób obojętny dla niego, czy neutralne dla niego są skoki w spożyciu przez klientów. To, co klient nie skonsumuje z tego gazu, który pod sznurek powinien iść ze złoża, żeby optymalnie eksploatować, to bierze odazotownia. Odazotownia potrafi zareagować bardzo szybko, bo to jest kwestia otwarcia zaworu. Cały czas jest w ruchu. My tak naprawdę 365 dni w roku jesteśmy w ruchu. Biorąc pod uwagę to, że mamy dwie nitki czy dwa ciągi i zawsze jeden jest w ruchu. Jest bardzo elastyczny, przynajmniej nasza odazdownia po licznych przeróbkach. Możemy wziąć gaz o bardzo różnym składzie. Także to tak, żeby trochę powiedzieć o tym, jak to funkcjonuje. No i teraz ten główny bohater, czyli Hel. No, wiadomo, że Hel, tak po wodorze, to we wszechświecie jest bardzo powszechny, tak? Najpowszechniejszy. No tak, ale jak popatrzymy się na bliższe nasze otoczenie, no to w atmosferze ziemskiej to mamy koncentrację rzędu części na milion, tak? Parts per million. I to tam rzędu powiedzmy 5. Jak pójdziemy dalej, no skorupa ziemska, no to mamy części na milion, parts per billion, tak? W wodzie morskiej mamy jeszcze. Jak popatrzymy na tę polską nomenklaturę, to jest jedna część na bilion. A więc jedynym źródłem tego helu, który no, gdzieś tam w tle jest bohaterem również tego spotkania, no, są złoża gazu ziemnego o różnej zawartości tego helu. Są takie złoża, gdzie mamy na przykład Harley Dome, Utah, 7% zawartości helu gazu. Potwornie dużo, ale chciałoby się tutaj mieć tyle. Ten mamy około 0,2%. Ale instalacje takie potężne do spalania gazu jak Katar mają tego helu rzędu set, tak? Ale też potrafią z tego wyprodukować i całkiem dużo. A jak to się w ogóle stało, że ten hel się zrobił taki cykl jest naprawdę ważny, bo w 2017 chyba roku Unia Europejska uznała, że hel jest krytycznym surowcem dla Unii Europejskiej, to znaczy surowcem, który ma krytyczny, kluczowy wpływ na bardzo ważne branże gospodarki. A zaczęło się wszystko od, powiedzmy, pierwszej wojny światowej, kiedy te pierwsze ilości helu eksperymentalnie gdzieś tam pozyskane w Kanadzie i w Stanach użyto w celach militarnych w tej pierwszej wojnie światowej. Tak naprawdę chodziło o balony, tak? I w tej obronie przeciwlotniczej, jak się sprawdziły, tak, no to tak właściwie od tych 20 lat stwierdzono, że warto odzyskiwać ten hel. Ustanowiono pierwszy bardzo ważny akt federalny w Stanach Zjednoczonych, to jest w 25 roku, to jest Killiam Act, który to miał na celu zapewnić dostępność helu dla celów militarnych. W razie mówimy tylko o helu, który tylko i wyłącznie wojskowy używa. Dalej druga wojna światowa i znowu hel się okazał przydatny. Pamiętamy projekt Manhattan. I dopiero gdzieś tam w latach 50. XX wieku, kiedy zaczęto rozbudowywać magazyn, taki jedyny w tej chwili system magazynujący hel, to jest system Berlinowski federalny, po to, żeby zaspokoić znowu potrzeby militarne, no w każdym razie federalne dla celów programów kosmicznych. I uwaga, dopiero w tych 60 latach wchodzi do tego helowego systemu firma prywatna, czy firmy prywatne. Ponieważ to w tym momencie stworzono zachęty dla tych, którzy produkują gaz ziemny, żeby odzyskiwali ten hel. Wcześniej był traktowany tak naprawdę.
Wraz z tymi zachętami uruchomiony i funkcjonuje przez cały czas od lat 60. ten magazyn BLM-owski, który się składał z takiej rury 425 mil plus magazyn wyeksploatowanych złóż. W ciągu tych 35 lat Stany Zjednoczone, właściwie no, rząd federalny, bo to rząd zapłacił za to, zgromadził, zmagazynował miliard metrów sześciennych. Potem kolejny ważny moment to jest akt prywatyzacyjny. Mianowicie stwierdzono, że skoro w tych 90. latach już wszyscy przestali się zbroić, bo skończyła się zimna wojna, to w ogóle właściwie to nie wiadomo, czy jest komuś potrzebne, a już na pewno nie ma sensu go przechowywać w tym magazynie za duże pieniądze. I prezydent Clinton podpisał akt, w wyniku którego uruchomiono sprzedaż tego miliarda metrów. Ostatni taki ważny akt to jest ten, który prezydent Obama podpisał w 2013 roku, a mianowicie taki, że tak jak tutaj było za dużo tego helu. Tak, to było za dużo helu, trzeba go sprzedać. To się okazało, że tego helu nie ma. Tak? Trzeba wszystko zrobić, żeby zatrzymać ten hel, przynajmniej dla federalnych zastosowań amerykańskich. Jak to się dzieje, że hel od złoża trafia do odbiorcy, to tak szybko tutaj tylko Państwu pokażę. Złoże gazu ziemnego, to jest instalacja przetwarzania gazu. Tak naprawdę to są głównie kriogeniczne instalacje. Taka nasza gazotownia produkująca koncentrat. Potem jest helownia, gdzie się doczyszcza, jest skraplarka, magazynuje się hel. No i rusza później do odbiorcy, czyli tutaj ta część jest dystrybucyjna, może być w postaci gazowej, we wiązkach, butlach. Na dłuższych odległościach, najlepiej w bateriowozach i w rurowozach, ale głównie to hurtowy transport jest w postaci ciepłej helu. I taki hel trafia do stacji, gdzie tak zwanych transfer stations, gdzie się rozdziela go na diuary, ale również w postaci gazowej pełni się butle wiązki. Właściwości zastosowania helu to już pewnie jest elementarz. No tak się składa, że no powiedzmy ten, który najbardziej przemawia do wyobraźni, no to jest ten związany z jego najmniejszą gęstością, bo to balony i sterowce. No ale później również to, że on jest taki najmniejszy, więc bardzo łatwo wykrywa się niszczalności. Przewodnictwo cieplne to no, przynajmniej w biznesie, to jest chłodzenie światłowodów. Potem chęć na obojętność, redukcja półprzewodników, absolutnie bardzo ważne zastosowanie. No i to chyba, które konsumuje najwięcej helu, to jest no, przewodnictwo i urządzenia, zarówno te medyczne, czyli rezonansy medyczne MRI, albo te do badania. No, także tych zastosowań ma sporo, a wszystkie związane są, jak Państwo widzicie, z bardzo zaawansowanymi technologiami. Mówi się, że ile krajów zużywa helu, to świadczy o tym, jak jest zaawansowane technologicznie. To tak pokazuje, gdzie zużywa się ten hel na świecie, czyli rezonansy najwięcej, balniactwo dalej jeszcze, mniej więcej jednakowo elektronika, stronnictwa, światło, wody. No, tak to wygląda. Co jeszcze mamy? O, to jest bardzo ciekawy slajd, bo pan profesor Kępiński właśnie pokazywał, jak to fajnie, że w CERN-ie tam pamiętają, że jestem do dolarów, no ale trudno mi nie pamiętać, bo przecież zobaczcie Państwo, to są wszystkie źródła produkcji helu w świecie, tak? To w tych miejscach, jedynie w tych miejscach się produkuje hel. Oczywiście tradycyjnie i największy i najwcześniej to jest producent amerykański, właściwie no, liczne instalacje amerykańskie tam w środku kontynentu. No ale drugie miejsce, w którym zaczęto produkować hel na rynek, to właśnie była Polska w 1977 roku. To była pierwsza instalacja poza terytorium Stanów Zjednoczonych, która ruszyła. Potem była Algieria, Rosja, Katar, w tej chwili jakby dążący do przejęcia pałeczki amerykańskiej, bo pewnie z uruchomieniem Katar 3 to pewnie będzie już w tej chwili największy producent helu. Australia w 2009 roku. To, co nas czeka, jeśli chodzi o przekasowania wśród tych producentów, no to Rosja, tak? Z chwilą, kiedy instalacja na Amurze ruszy, no i rozwój, to pewnie będzie największy. Tak wędruje pomiędzy kontynentami, tak? Hel jest produktem globalnym, mimo że tak trudno się go transportuje, bo wymaga kontenerów, które
utrzymają cię minus 269 stopni w środku, to jednak takie kontenery są i nawet 45 dni mogą płynąć między kontynentami i jeździć po kontynentach. Także okej, okay, a to jest coś, że powiedzmy, z czego jesteśmy bardzo dumni. I to jest instalacja, którą uruchomiliśmy w 2016 roku. Instalacja do uzysku helu bezpośrednio z kopalni gazu w Kościanie Brońsku. I to jest technologia nie kriogeniczna, ale używająca membran. Tak jak Państwo widzicie, z uwagi na to, że jednak duże jest zużycie gazu zaazotowanego w formie zaazotowanej, nie podlegającej przetworzeniu na instalacji zaazotowania, to ten hel był tracony. No i dzięki temu, że wpuszczamy teraz ten gaz kopalny pod wysokim ciśnieniem do takiego modułu zawierającego 24 takie wkłady membranowe, to mamy efekt taki, że gaz sobie może płynąć pozbawiony helu do tych, którzy go zużywają w postaci zaazotowanej do klientów, natomiast my zabieramy ten gaz wzbogacony z helu. Co prawda o niskim ciśnieniu, więc trzeba było dołożyć sprężarki, ale zrobiliśmy to. To jest taki poglądowy rysunek, jak wygląda w ogóle rozdział tych molekuł, tak? To, co u nas się dzieje, to jest zużyciem membran tak zwanych skręcanych, zwijanych, które nomen omen zostały rozwinięte przez firmę, która wyrosła na federalnych grantach w Dolinie Krzemowej. To jest firma MTR, także to jest bardzo nowoczesny sposób. Innowacyjny, bym powiedziała. Wcześniej tak naprawdę to membrany do CO2, owszem, do usuwania siarki, natomiast do pozyskiwania helu komercyjnie to pierwszy raz. I tak wygląda mniej więcej ten nasz schemat. Co jest ważne, to jest to, że ten gaz, który wzbogaca się na membranach, trafia do nas rurociągiem i tu przechodzi od azotownie i trafia na helownię. Czy już jest dzwoneczek? Nie. Może takie podsumowanie. Co, jeśli chodzi o hel, stanowi wyzwanie dla świata, dla nas wszystkich? Otóż na nieszczęście hel jest produkowany tylko jako produkt uboczny przetwarzania gazu ziemnego. Czy to na instalacjach skraplających gaz ziemny, jak w Algierii, Katarze, w Australii, czy też w takich instalacjach jak nasza, gdzie się odazotowuje gaz. Zatem towarzyszy jedynie takim instalacjom. I nie możemy jakby z powodów czysto ekonomicznych uruchomić produkcji helu, która by nie towarzyszyła przetwarzaniu gazu ziemnego. Po prostu ekonomicznie się to nie zepnie. Druga rzecz bardzo istotna to jest to, że my nie możemy odłożyć w czasie eksploatacji, uzyskiwania helu, ponieważ on jest częścią gazu ziemnego, więc jeżeli eksploatujemy gaz ziemny, to my nie jesteśmy w stanie nigdzie tego helu odłożyć na później do ekstraktacji. No i kolejna rzecz to jest taka, że jedynie Amerykanie wtedy zbudowali w 60-tych latach ten duży magazyn, gdzie mogli sobie pozwolić na to, że koncentrat helowy został zmagazynowany do użycia na późniejszych latach. Ale to jest jedyne w tej chwili. Nadzieja jest taka, że jak powiedziałam, został podobnie zresztą jak w Stanach Zjednoczonych hel uznany za krytyczny surowiec. I tak może na koniec jeszcze taki slajd, który już kończę, panie profesorze, pokazuje, jak wędrowała historia helu od, powiedzmy, tu akurat mamy od 1939 roku, tak? Jeżeli weźmiemy, jak cena wyglądała i jest ona odłożona w pionie, a w poziomie mamy produkcję, to widzimy, jak ten rynek, generalnie rzecz biorąc, jest bardzo zmienny i czasami bardzo trudno przewidywalny. Otóż tu mamy domowanie się wojnę światową, tak? Tu przychodzą, powiedzmy, programy kosmiczne po wojnie. Tu zaczyna się magazynowanie helu, tak? Tu wchodzi w 1977 roku pierwsza instalacja helowa poza USA, czyli do Odolanów. Dopiero tutaj, w 1982 roku, zaczynają wchodzić komercyjne zastosowania, czyli rezonansu na przykład. Tu mamy wyprzedaż helu z magazynu, tak? Tu mamy wstrzymanie tego, zostawienie 3000 kontenerów na potrzeby federalne. No i tak jak mówię, no,
To nie jest takie bardzo oczywiste, co z tym helem się stanie. Trzeba mieć na względzie to, że bez helu rzeczywiście z wielu rzeczy będzie człowiek musiał zrezygnować. Nie mam dumą, że tylko podkreślę, że tak jak przed dekadą ten hel sprzedawaliśmy po jakiejś tam cenie. Produkcję mamy mniej więcej cały czas taką samą, 3 miliony normalnych metrów sześciennych rocznie. O tyle teraz mamy przychody ponad 3-krotnie większe. Staramy się jakoś w tym układzie biznesowym funkcjonować. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy Pani Dyrektor. Dziękuję.